Witam Państwa bardzo serdecznie. Dni przywitałam się ze wszystkimi, więc się witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę Państwa, minęło 25 lat, dokładnie 25 lat od utworzenia Instytutu Pamięci Narodowej. Powstał on w 1999 roku, 19 stycznia, na mocy ustawy z 18 grudnia 1998 roku. I wtedy, kiedy powstał Instytut Pamięci Narodowej, słyszeliśmy, że po co? Po co dekomunizacja, po co lustracja, skoro przecież już jest Wolna Polska, trzecia RP? Okazuje się, że dzisiaj cały czas... Mamy przykłady, po co jest Instytut Pamięci Narodowej. Przez, pomimo, że powstał Instytut Pamięci Narodowej właściwie akta były zabetonowane. Nie można było mieć do nich dostępu. Słynna sprawa listy Wilsteina, kiedy Bronek wyniósł listę katalogową. Tam nie, to nie była lista agentów, jak pisała Gazeta Wyborcza, że lista agentów krąży po Polsce. Nie, to była lista katalogowa, było śledztwo. Przecież Bronek stracił pracę w Rzeczpospolitej za to. I nie można było mieć dostępu do akt y, ipn -o. Tak naprawdę IPN otworzył dopiero świętej pamięci profesor Janusz Kurtyka, kiedy odtajnił akta wywiadu, akta y, drugiego departamentu. Można było się wtedy wiele rzeczy dowiedzieć. Ale taką bardzo ważną datą, jeżeli chodzi o y, y, pamięć, to był 2005 rok. Proszę Państwa, i pokazanie, jak działają resortowe dzieci. Bo wtedy, była dosyć, wtedy nie wiadomo bo było, kto to jest tak naprawdę resortowe dziecko, tak? Jakie jest to dziedzictwo, to brzydkie dziedzictwo, złe dziedzictwo służb komunistycznych w Polsce. I to się ujawniło właśnie w dwóch momentach. Pierwsze to, była, to był rząd Jana Olszewskiego i słynna lista Macierewicza opublikowana w tygodniku Gazeta Polska. Gargas bardzo dobrze wie, jak, jak to przebiegało Wtedy, kiedy y, wyszło na jaw również, że informacje na temat Lecha Wałęsy są w archiwum w Moskwie. I wtedy była ta, te, była ta nagonka na y, resortowych dzieci na, na y, konserwatystów. I wtedy po raz pierwszy objawiło się, proszę Państwa, to takie, można by powiedzieć, y, y, ta część społeczeństwa, taka, które są wyznawcami, a właściwie można ich określić do, przynale do przynależności cywilizacji turańskiej, kiedy i wtedy pojawiły się to oszustwa semantyczne, to znaczy, oszustwa polegające na przykład na tym, że jest serwowana nam mowa nienawiści. Mowa nienawiści to było to, że mówiliśmy kto kim jest, tak? że była publikowana lista agentów, ludzi, którzy szkodzili Polsce, a później bardzo miękko, bez żadnych problemów weszli w trzecią RP. Ale w 2005 roku, kiedy umarł Jan Paweł II, kiedy była wspólnota narodowa, wtedy to było takie pierwsze bardzo mocne pokazanie, jaką Polska jest wspólnotą narodową. Kiedy się zawiązała ta wspólnota, nagle objawił się IPN, ale to znaczy w tym sensie, że objawił się... Ówczesny prezes IPN-u, który, no pan Leon Kieres później był w Trybunale Konstytucyjnym, związany później z Platformą Obywatelską. Pan Leon Kieres wypowiadał się na temat czego? Agentury w kościele, wtedy, kiedy była ta wspólnota narodowa, kiedy ludzie modlili się na ulicach, kiedy, kiedy wzdłuż Alei Jana Pawła II były zapalone siznicze, kościoły były otwarte całą noc. Wtedy nagle najważniejsze, co się okazało dla Moniki Olejnik, która pracowała wtedy w telewizji, najważniejsza była agentura w kościele. To była próba, pierwsza próba rozbicia wspólnoty. Nieskuteczna. Wtedy to było nieskuteczne. Ale kolejne lata, kiedy postawiono na tą polaryzację społeczną, okazało się, że to jednak było skuteczne. Pokazane to było zwłaszcza, proszę Państwa, w 2010 roku po katastrofie smoleńskiej. Ale... Jeżeli chodzi o y, te akta IPN-owskie, o resortowe dzieci, to one były obecnie, miały bardzo ważne, ważne y, stanowiska i odgrywały bardzo ważną rolę. Proszę Państwa, przecież tak naprawdę pierwszą służbą, która została, była wolna od komunistycznych funkcjonariuszy, to było Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jedyna służba w Polsce, gdzie nie było i nie ma ludzi związanych ze starymi służbami, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Proszę sobie wyobrazić, że w czasach rządów Donalda Tuska w 2007-2015 dokumenty, które były kierowane do zbioru zastrzeżonego, o tym decydowali funkcjonariusze służby bezpieczeństwa, które kiedyś pracowali w archiwum SB. Później przeszli do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Była tutaj bardzo dużo, dużo było mówione o procesach, procesach wytaczanych dziennikarzom. Proszę sobie wyobrazić, że ja y, również jestem weteranką, jeżeli chodzi o procesy sądowe. Doszło nawet do tego, że. Y, że byli, byli, miałam po prostu jednocześnie kilkanaście procesów i czasem było tak, że nawet nie mogłam brać udział, yy, udziału w yy, jednym procesie, procesie, miałam wezwanie na drugie, a wtedy, kiedy pracowałyśmy za gargę z Anitą tą w Gazecie Polskiej, to częściej bywałyśmy w sądach niż w redakcji. Były takie miesiące. I co jest też istotne, ta, ta warstwa, ta strefa niezdekomunizowana, bo to, że sobie Radosław Sikorski napisał przed, przed swoim pałacem w Hobilinie, strefa zdekomunizowana okazało się kpiną i, y, nic, i nic nieznaczącym hasłem, ta strefa niezdekomunizowana w sądach. Okazała się straszna. Dlaczego? Dlatego, że ja miałam proces, jeden z procesów dotyczących właśnie resortowych dzieci. Kiedy opisałam jednego z naukowców, gdzie, który był zarejestrowany przez służbę bezpieczeństwa, sądził mnie sędzia Sterkowicz, którego ojciec był zarejestrowany jako tajny współpracownik. A on sam miał, procesy, miał proces w późniejszym czasie karny. Przez, przez, na procesie. Przebił, przewinął się cały kwiat starej bezpieki, całego wywiadu, proszę Państwa. Na przykład generał Jasik, który mówił: Co takiego? Pan profesor? Absolutnie. Jak jest zarejestrowany? I całą wykładnie przeprowadził, dlaczego nie był tajnym współpracownikiem. Proszę Państwa, to też pokazuje, jaką korporacją jest korporacja sędziowska. Mamy te klany, mamy te wszystkie korporacje, a najsilniejszą jest korporacja sędziowska, gdzie nie brakuje resortowych dzieci. Sędzia Tuleja, matka. Funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, nie, ale korporacja sędziowska. Dlaczego ona jest tak silnie zabetonowana, to chyba nie muszę Państwu przypominać sędzia Strzęboż, prawda? Prezes Sądu Najwyższego Adam Strzębosz zabetonował skutecznie tę korporację. Kiedy doszło do katastrofy smoleńskiej. Kiedy, y, 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 kiedy zawiązała się kolejny raz bardzo silna wspólnota, trzeba było ją rozbić. I tutaj, proszę Państwa, ogromną rolę odegrały resortowe dzieci. I również te, ta korporacja sędziowska. Wracam do tej korporacji sędziowskiej, dlatego że y, sama też doświadczyłam, jak ona działa. Zresztą zupełnie niedawno, kiedy przyszła na salę sądową pani sędzia, która miała naklejony na swój notę z napis Konstytucja, wiedziałam, jaki będzie wyrok i się nie pomyliłam w pierwszej instancji oczywiście przegrałam, w drugiej wygrałam. No ale później bywa też odwrotnie, wygrywam w pierwszej instancji, w drugiej przechodzi sędzia ze stowarzyszenia Temiz albo justyki i od razu jest wyrok skazujący. Też są takie przykłady. Teraz najnowszy proces, proszę państwa. Zostałam pozwana ja, pani doktor Jolanta Hajdas przez rodzinę Kulczyków. Zostało to tak było, proszę państwa, wyczekane, że to było po przegranych wyborach i po przyjęciu bezprawnym Telewizji Polskiej. I od razu wylądował u nas pozew, gdzie pani doktor za to, że powiedziała opinię. Ale jeżeli chodzi o opinię, no to już przecież były w przeszłości wyroki skazujące. I yy... Ja, ja jestem za tym szanowni, nie tylko ja, bo mieliśmy dyskusję podczas śniadania, w której brała również y, tutaj Anita y, udział, pani dr Hajdarz odnośnie interwencji za granicą, że trzeba wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe, informować, Informować, co się dzieje w tej chwili w Polsce. Nie opuszczać rąk, że wszystko jest lewackie, że wszystko jest zdominowane. Trzeba, proszę Państwa, o tym mówić. Dlaczego jest to ważne? I są przykłady, że to jest skuteczne. Proszę Państwa, ja jestem tego przykładem. Jurek Jachowicz. 2012 rok. W Stanach Zjednoczonych rządzi Obama, tak? Czyli to nie jest konserwatywny prezydent. W 2012 roku Departament Stanów Zjednoczonych uznał, że skazanie mnie Jurka Jachowicza w procesie byłego funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa, znaczy, który nie w procesie, proces nam wytoczył, były funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, dwa różne procesy. Pan Bieszyński, że to było złamaniem wolności słowa, że to było przykładem jak jest zławiona wolność słowa w Polsce. Departament Stanu za czasów proszę państwa demokratów uznał, że to jednak było za dużo i dlatego warto mówić o tym, co się dzieje w Polsce. Nie przejmować się tym, że jest gdzieś lewicowa narracja. Wiemy, w Unii Europejskiej jest ta lewicowa narracja, ale trzeba jednak y, zmierzać do tego żeby pokazywać, że co się w tej chwili dzieje w Polsce. Resortowe dzieci opanowały resortowe, opanowały media. I kiedy powstawała, kiedy zaczęła nam pisać, pisać artykuły na ten temat, kiedy Pokazała się książka, to pokazał się również artykuł w Newsweeku, gdzie jednym z bohaterów rozmówców był pan Andrzej Morozowski z TVN, a tytuł miał był w imię Ojca i Żyda. Bo usiłowano nam przypisać, że my jesteśmy antysemitami, że atakujemy tych dziennikarzy, którzy mają żydowskie korzenie. Nic bardziej mylnego, proszę Państwa. Nic bardziej mylnego. Było mnóstwo dziennikarzy. Którzy po prostu y, zachowali się przyzwoicie, nie atakowali Polski i my wcale nie piszemy, naszym kryterium nie było narodowość. Naszym kryterium była przyzwoitość, resortowość w tym wymiarze, że y, ci, którzy y, czerpali profity i w dalszym ciągu y, pokoleniowo wyznawali tę resortowość, to my ich opisywaliśmy. Przecież, proszę Państwa, y, Wielu naszych dziennikarzy, ja mówię nasze, czyli konserwatywnych, przez całe lata 80. Nie, mieli, nie miało tych przywilejów, jakie mieli dzieci ludzi z resortu. Czy to z partii, czy to Służby Bezpieczeństwa, czy z zarządu drugiego sztabu generalnego. Nie mieliśmy tych przywilejów. Nie, nie ci ludzie nie mogli jeździć na studia zagraniczne, nie mogli czerpać tego całego bogactwa. Którzy, którzy czerpa, jakie mogli czerpać, mogły czerpać dzieci właśnie resortu. Takim klasycznym przykładem jest, proszę państwa, pan Michał Broniatowski. Michał Broniatowski, który zasiadał we władzach ITI, w Onecie, jeden z czołowych publicystów, który zabiera głos na różne tematy, który jest Oczywiście antykonserwatywny. Syn Mieczysława Broniatowskiego, yy, pułkownika komunistycznych służb specjalnych, a wcześniej bojówek komunistycznych walczących w Hiszpanii. Takich ludzi jest znacznie więcej. Gazeta Wyborcza. Przecież, proszę Państwa, yy, pewne wzorce są powielane takie jakie były w resorcie przecież teraz jak kalkę można przyłożyć pewne okresy państwo bardzo często posługują się rozbiorami że to samo się dzieje w Polsce to co się działo w Polsce przed tuż przed rozbiera, rozbiorami a ja y, bardziej uważam że to co się teraz dzieje to bardziej przypomina to co się działo w 44 1956, 6 7 roku jak wtedy na w sowieckich czołgach mówiono o prawie, tak? o wprowadzaniu praworządności, byśmy dzisiaj powiedzieli, jak mordowano polskie stronnictwo ludowe, a w to miejsce powstawało Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, partia satelicka. Teraz PSL, które wyrosło, PSL, które wyrosło z ZSL-u, w tej chwili jest partią satelicką platformy obywatelskiej. Wszyscy o tym zapominają, ale o tym trzeba też mówić. Trzeba wracać do historii i dlatego, proszę państwa, była taka niezgoda na otwarcie na powołanie Instytutu Pamięci Narodowej i otwarcie archiwów. Dlatego właśnie było coś takiego, co było, co twardo mówiono nie, już koniec tej ilustracji, koniec dekomunizacji, ileż można o tym mówić? Trzeba cały czas o tym mówić. W 2015 roku Dochodzi do władzy Prawo i Sprawiedliwość. Mamy zwycięstwo konserwatystów, tak? I natychmiast powstaje Komitet Obrony Demokracji. Natychmiast. Wszyscy byli w szoku. Jak to jest możliwe? Wreszcie wolna Polska i nagle powstaje kod. I tutaj też się pokazuje nieznajomość historii. Proszę Państwa, w 2018 roku odzyskaliśmy niepodległość w listopadzie. A już w grudniu została powołana Komunistyczna Partia Polski która deklarowała przynależność do Związku Sowieckiego. tak? Więc tutaj nie ma się co dziwić. Tego typu działania będą prowadzone i yy, proszę, jak przejrzymy, kto się znalazł w kodzie, jak działała gazeta wyborcza, no to mamy kalkę z przeszłości. Gazeta wyborcza tak naprawdę stała się tygodnikiem nie. Tygodnik nie, najbardziej brukowy, knajacki magazyn, jaki sobie można było wyobrazić. Tygodnik nie przez całe lata zagospodarował tę część właśnie tego resortowego środowiska i zwolenników tego resortowego środowiska i wmawiał, usiłował wmówić, że czarni są tacy sami jak czerwoni, czyli Kościół jest taki sam jak środowisko komunistyczne, że nie ma żadnej różnicy, tak? I gazeta wyborcza, która by sobie na pewne rzeczy nie pozwoliła w latach 90., teraz bez problemu zachowuje się jeszcze gorzej niż tygodnik nie. I to kłamstwo, kłamstwo, jeszcze raz kłamstwo pokazała na przykład publikacje na temat granicy. Teraz po wyborach mówi, no przecież tak naprawdę to tak nie było, tej małej alien, tak naprawdę to nie było tych dzieci porzuconych i umierających yy, migrantów. No trochę tak nie było, ten oczko, tak, że to, to było trochę zupełnie inaczej. Ale to była ta narracja, ta bieganie przy yy, granicy, wzdłuż granicy, również właśnie resortowych dzieci. Przecież, proszę Państwa, kto w tej chwili stanowi, o naszej przyszłości, o przyszłości naszych dzieci. No znowu resortowe dzieci, przecież pan Gdula. No to przecież chyba nie trzeba nikogo nikom przedstawiać, prawda? Pan Robert Kwiatkowski zasiadający w radzie mediów narodowych. Kolejne resortowe dziecko. I tych resortowych dzieci mamy coraz więcej, jak się przejrzy. Na przykład właśnie wspomnianą przez, przeze mnie partię Polskie Stronnictwo Ludowe. Posłem na Sejm jest człowiek, który został zarejestrowany jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa. Oczywiście y, y, proces lustracyjny nie stwierdził, że był agentem, ponieważ y, nie, mógł, y, nie było zachowanych akt, ale pan jako przy, przedstawiciel słowa ludu i właśnie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego był jako korespondent gazet w Moskwie przez cały na lata 70. pracował, 80. przepraszam. I w tej chwili jest posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, i mało tego. Pan Samborski był rozważany jako marszałek senior, proszę Państwa. Także tych resortowych dzieci jest bardzo dużo. Ale co jest jeszcze bardzo istotne, ta resortowe dzieci są przede wszystkim związane i właściwie to jest ich domena środowisko komunistyczne. Ktoś, to środowisko lewackie właściwie, to postkomunistyczne czyli lewackie, które się rozlało po, nie tylko po Europie i po całej Polsce. Oczywiście realizują testament Gramszciego w tej chwili. Marsz przez instytucje, tak? Marsz przez instytucje, rugowanie wszystkiego, co jest konserwatywne, tak? Nie będzie pieniędzy na Muzeum Pamięci i Tożsamość, bo przecież to jest coś naprawdę bardzo złego, by odwołanie się do pamięci do tożsamości. Nie będzie pieniędzy na Instytut Profesora z Żaryna, no bo to jest też odwołanie się do strasznej przeszłości, czyli Paderewskiego, Dmowskiego. Jak, mogą, jak można na to pieniądze przeznaczać? I zaczyna się za chwilę, będziemy mieli marsz przez instytucje, już je pokazało. To w ten sposób, że. Bezprawnie zostały przyjęte, media, zostały przyjęte media publiczne. Mamy również ten chór sędziowski wyrosł, wyrosł, wyrosły z komunistycznych sądów. No bo przecież wystarczy posłuchać panią sędzię Kamińską, która pragnie zemsty. tak? Jest to słownictwo i ona jest w tej chwili w tym zespole, do którego powołał Donald Tusk do zbadania działań przestępczych. Kolejna sprawa, proszę Państwa, też wynikająca i z resortowości, i wynikająca z tego lewackiego podejścia, bo to jest ściśle ze sobą związane tego nie można y, rozgraniczać to jest jedno i to samo wprowadzenie absolutnie nowomowy. Mówię o oszustwach semantycznych to jest też pewien rodzaj barbarii feminatywy. Proszę Państwa, jak ja słyszę, ministerka, jak ja słyszę premierka, no posełka, bo już nie posełanka, Zmieniąc. tak, po posełka, no to proszę państwa, no to nóż się w kieszeni, otwiera, każdy, kto był się uczył poprawnej polszczyzny, <plosy> każdy, kto się uczył poprawnej polszczyzny, to jest po prostu zdruzgotany. Jak można tak demolować język polski, tak? Nauczyciele, no właśnie, nauczyciele się buntują, ale to jest nic innego jak resortowość w Nowym Wydaniu. Dlatego chcą rugować historię z naszych szkół, dlatego dzieci, wnuki mają być nieuczone historii najnowszej. Już to było przerabiane. Pani minister Hall, nie ministerka, będziemy mówili twardo minister, poseł, pani minister Hall przecież. W za jej czasów historia chyba kończyła się na starożytności lub, czy, lub też na jakiś, nie wiem, późne, późnej, późnych latach, ale nie, nie było ani rzecz Rzeczpospolitej, ani okresu zaborów, jakieś tam było liźnięcie, ale na pewno nie było drugiej wojny światowej historii najnowszej. To, co się stało z profesorem Roszkowskim, o czym mówiła pani doktor Hajdasz, to też był atak za to, że profesor Roszkowski bardzo precyzyjnie napisał to, co się działo w przeszłości, to całkiem niedalekiej, całkiem niedalekiej. Dlaczego, proszę Państwa, w tej chwili jest tak atakowany Instytut Pamięci Narodowej? No bo po tym, jak przywróciliśmy, ja mówię my, my, nie tylko Instytut Pamięci Narodowej, ale w dużej mierze społeczeństwo, społeczeństwo przywróciło pamięć żołnierzy wyklętych, to teraz jest przywracana pamięć bohaterów Solidarności. Już będę kończyć. Jest przywracana, i, to jest, I to jest niebezpieczeństwo. Jeszcze, proszę Państwa, jedno, jedno słowo na temat Mariusza, Mariusza Kamińskiego i Maćka Wąsika. Bardzo ważna rzecz. Prokurator, który ich oskarżał, był zarejestrowany jako tajny współpracownik o pseudonimie Marian. Bogusław Olewiński był zarejestrowany jako agent komunistycznej bezpieki. Prokurator... Chabało, która była szefową prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie, została skazana na prawomocnym wyrokiem sądu za korupcję i siedzi w więzieniu, proszę Państwa. Odpryskowe sprawy, które były związane z korupcją na Podkarpaciu, były przenoszone do Tarnowa, m.in. tam, gdzie występował pan Bure, ale odpryskowe sprawy tego, czyli poseł PSL-u sądził kto? Sędzia Kosiniak-Kamysz. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, proszę Państwa. Więc o czym my mówimy? Jeżeli chodzi o Macieja Wąsika i Michała Kamińskiego, to ja to jeszcze muszę na koniec powiedzieć. Działacze Ligi Republikańskiej. Ligi Republikańskiej, która jeździła po całej Polsce i walczyła o zwalanie pomników komunistycznych kacyków. I zbrodniarzy komunistycznych. I to była ta organizacja, która na początku lat 90. zorganizowała na Awali Uniwersytetu Warszawskiego wystawę poświęconą żołnierzom niezłomnych. I tam po raz pierwszy, po raz pierwszy zaprezentowano dokumenty dotyczące Stefana Michnika. I stąd ta wściekłość gazety wyborczej, Mówienie o lidze republikańskiej, że jest to brunatna organizacja, przedstawienie ich jako faszystów, dlatego że pokazali, kim tak naprawdę. Są ci, którzy mają władzę nad umysłami ludzkimi. Przecież, proszę Państwa, Adam Michnik swoją gazetą miał wpływ na ludzi dłużej niż Józef Piłsudski. Przecież tak naprawdę gazeta się załamała w 2003 roku przy aferze Rewina. Tak? Teraz tę rolę przejął TVN. I to już naprawdę ostatnie zdanie. TVN, do zdania: trzy. W TVN-ie resortowe dzieci znacie, Monika Olejnik, Andrzej Morozowski, ale również Tomasz Sianecki, który sobie robi heheszki i robił sobie heheszki również w tym, w tym magazynie z Jana Pawła II. Tomasz Sianecki, syn oficera Służby Bezpieczeństwa IV Wydziału do walki z Kościołem. I wreszcie moje odkrycie z ubiegłego roku. Proszę Państwa, zainteresowałam się, że tak mało wiadomo o pani Katarzynie Kieli, szefowej TVN-u. Ojciec zarejestrowany jako tajny współpracownik był tak przez wywiad komunistyczny, był tak ważny dla komunistycznego wywiadu, że wpuścili go do prac gdzie? W Kijkutach Starych, do ośrodka wywiadu, tam jako inżynier przeprowadzał pracę. Taki miał zaufanie bezpieki. Jego córka w tej chwili jest władcą umysłów, rządzi w TVN-ie. Warto o tym mówić, proszę Państwa. Liczę na to, że ten temat nie jest zamknięty. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, bo być może w tym ukaże się piąta część resortowych dzieci naukowcy. Także dziękuję Państwu bardzo.